To było prawdziwe święto maluchów i ich rodzin. Już po raz czwarty w Kutnowskim Domu Kultury miasto Kutno zrealizowało projekt pod hasłem Różana Rodzina. W tej odsłonie Różanej Rodziny między 15 maja a 31 grudnia 2017 roku urodziło się 207 dzieci. I dzisiaj będziemy gościć około 120 rodzin. Jest to projekt promocji wewnętrznej miasta, kierowany do najmłodszych jego mieszkańców. No jest to tak jakby podziękowanie tym rodzicom, że jesteśmy zainteresowani tymi rodzinami, że chcemy pomóc, jeżeli będą potrzeby i jakieś problemy. Bo to nie tylko, że tutaj wręczymy jakieś upominki, ale też to jest nasze działanie, aby rodzinom pomóc poprzez program edukacyjny. Każde dziecko ma miejsce w przedszkolu. Teraz jeszcze będzie w tym roku oddany żłobek. Takich prawdziwego zdarzenia, gdzie też będzie 50 miejsc, a więc może nawet stosunkowo dużo jak na Kutno, przynajmniej na obecne czasy. Prawda? Także no to jest taki cały pakiet jakby wsparcia i uhonorowania rodzin, zachęcenia, żeby dzieci było jak najwięcej, bo to jest nasza przyszłość. Od nich będą zależała nasza, powiedzmy, starość, emerytury i to, co się będzie działo. Myślę, że to jeden z bardziej sympatycznych pomysłów, który powstał w Kutnie i dający wiele satysfakcji, wiele radości, a przede wszystkim, jak mówię, traktujemy jako to pewną, no taką inicjację, wejście rodzin kutnowskich w pełni do społeczeństwa, do wspólnoty mieszkańców miasta. Gościem spotkania była Dorota Zawadzka, bohaterka emitowanego niegdyś programu Superniania, która o Różanej Rodzinie mówi tak. Fantastyczny pomysł, naprawdę unikalny na skalę kraju i ja jestem tutaj rzeczywiście po raz czwarty, obserwuję rodziców, ale obserwuję też władze, które są naprawdę bardzo uważne, bardzo takie troskliwe w stosunku do mieszkańców. No i sukcesem jest to, że mamy coraz, mówię mamy, bo tak się czuję trochę jakby uczestniczącym tej całej fantastycznej imprezy, takim współtwórcą może, że mamy coraz więcej dzieci. Pierwsza edycja Różanej Rodziny to rok 2016. Od tego czasu systematycznie wzrasta liczba maluchów urodzonych w Kutnie. Jak mówi z uśmiechem prezydent Burzyński, może jest to również zasługa akcji Różana Rodzina. W sobotniej czwartej edycji odnotowano największą liczbę urodzonych dzieci w analogicznym okresie poprzednich edycji. 207 dzieci. A dotyczy to okresu troszkę więcej niż półrocznego, a więc stosunkowo dużo, znaczy rekordowo w stosunku do poprzednich trzech edycji. Każdy maluch otrzymał drobny upominek. Miękkie kocyki, podusia, kredki, ramki na tablice rejestracyjne, woda, pringlesy oraz kupony rabatowe na towary i usługi oferowane przez naszych kutnowskich przedsiębiorców. Dodatkowo dla każdej różanej rodziny przykrzykowane są regionalne produkty, do których zaliczamy praliny różane oraz konfiturę z płatków róży. Bardzo fajna inicjatywa ze strony miasta. Nie dość, że promujemy markę miasta, jaką jest róża, tak dzieci, jak i rodziny mogą spędzić fajnie czas. Myślę, że projekt bardzo dobrze się przyjął i myślę, że na następne lata też się będzie wszystkim podobało. Dobry pomysł na to, żeby promować nasze nawet miasto, tak? Bo to jest przez Facebook i przez wszystko, jest naprawdę fajna atmosfera rodzinna. Różana Rodzina to tylko element polityki prorodzinnej miasta. To też jest ważne, aby pamiętać o tych najmłodszych, właśnie o żłobkach, o przedszkolach, żeby potrzeby tych najmłodszych rodziców mieć stale na uwadze. Bardzo ważne, że rodzic dostaje takie wsparcie, że ktoś go zauważył, że nie jest sam. Oni tutaj dostają też informacje, gdzie szukać pomocy, gdzie mają psychologa, położne, lekarzy, więc to jest taka pełna, kompleksowa informacja dla nich. Myślę, że bardzo, bardzo ważna, szczególnie dla tych, którzy mają pierwsze dziecko. To jest chyba dobry projekt, mówię, czwarta edycja, zainteresowanie jest. I mimo, że to jest zima, taki okres może nie do końca sprzyjający, bo to są maluszki. Tutaj niektóre dzieci to były 3 tygodnie temu urodzone, to aż dziw, że rodzice mają odwagę przyjść z nimi. No ale widocznie to się podoba. Jest teraz jakieś miejsca, kąciki zabaw, jakieś tematyczne dla tych większych, bo przecież rodzice, którzy mają jeszcze jedno czy dwoje dzieci, też małych, muszą ich tutaj zainteresować. Także no to jest takie nie tylko to, co na scenie na dużej sali się dzieje, ale też tutaj w kuluarach. Władze obiecują, że będzie kolejna odsłona Różanej Rodziny.